Elo, elo, 320, ja jestem Zenek, a to jest Fallout, kurczę, Shelter. Wróciła moja ekipa. Patrzcie na to, jak mój... jak nasza krypta jest rozbudowana. Na bogato, to na dzieci urodziła się. Ta ekipa wróciła właśnie. To miodnie. Czy ja jestem w stanie to wszystko zgarnąć? Jestem w stanie to wszystko zgarnąć. I najlepsze jest to, że mam ten kosmiczny wynalazek do rzucania śmieciami w przeciwników. Dobra. Teraz tak, wysłałem ziomeczka jednego. Ten wraca, mu zostało mu 2 godziny do powrotu, ale jednego ziomka wysłałem, bo oczywiście pograłem trochę bez nagrywania, tak żeby ogarnąć ostatnie straty. I tutaj ziomeczka pod tytułem... Sean Cox wysłałem, kurczę, prawdziwy z niego Cox. Wziąłem mu 10 steampacków, 5 radawayów. No i sam sobie łazi, znalazł jakąś broń nawet. Niech sobie łazi na razie. Ten wraca i ta ekipa collect. I lecimy. Pytanie, co ja zgarnąłem tutaj. Pipe rifle, mam 9-15, ej, to nawet spoko. No ale co z tego, jak to jest rzadki przedmiot i ja muszę sobie upgrade'ować. Subgrade'ować po prostu będę musiał swój warsztat. Dreadclaw Attack! O, shit, no to zaczyna się zabawnie. Wszystko poginie mi znowu. Na szczęście to jestem trochę lepiej uzbrojony teraz. Tak mi się wydaje. Tego ziomka dajmy tu. Bo my tu mamy jeszcze tą ziomalkę, nie, to tutaj na mamy się nie nadajesz, zdecydowanie. Dobra, gdzie są te krapy? Tutaj, tutaj. Porobicie ich tam troszkę, czy tak niespecjalnie? Okej, okay, damy jej steampoka. Gdzie jest ten ekipiarz trzeci? No nieważne, później się tym zajmę, szukaniem tego trzeciego ziomka z tej całej drużyny. Na razie muszę ogarnąć tych typów tutaj. Come on, lecimy. No w sumie niepotrzebnie levelowałem, bo ona teraz dostanie damage. Dobra, z levelami poczekam. Dobra, niech wjadą tutaj. To znowu histeria. Porobią któregoś? Też jednego tutaj. A, mamy tego boksa do otworzenia, tak na marginesie. Dobra, przebijają się na dół, tutaj ekipa już czeka na nich. Tej zamaletce coś można by dać. Na przykład to. O, dobre to. Okej. Okej, to na piąchę niech walczy teraz. Więc tak, ta ziomalka. Zapraszam tutaj. Czemu ona rzuca takimi butelkami, lol? Okej, okay. Poszli dalej. Chryste, znowu stracę tonę żarcia. Już się nie chcę kląć, ale... No znowu mnie to wkurwiać zaczyna, szczerze mówiąc. Że nie jestem w stanie tego badziewia tak szybko zabić. Dobra, coś takiego, bo mi zadowolenie przez to spada i są mniej efektywni. Dobra, porobiony jeden. Ta ekipa ma jakąś broń. Dobra, ci są wyposażeni. Spoko loko. No, porobicie go? Nie, Jesus, jeszcze nie porobił. Gdzie on to wbije? Tutaj? Dajmy temu ziomkowi z piżamą tego Junk Jetta. No i wszystko w temacie, Boże. Nawet nie jestem na minusie z jedzeniem, niesamowite. Ale trochę mnie to kosztowało. Jak zwykle zresztą. Dobra, tak, tak, tak. Pytanie, gdzie jest ta ekipa? Gdzie jest ta trzecia ziomalka? Ci sobie wyłażą w magazynie? Czy oni mają łazić w magazynie? Jezus, gościu, weź... Coś takiego... Coś takiego, Chryste. Gdzie jest ta trzecia ziomalka? Okej, tutaj awans... tutaj awans, awans, awans.
Okej, okay, Steam paczek może być. Coś jeszcze? No musiałbym wybudować na pewno miejsce dla moich. Mieszkańców, czyli muszę po prostu kolejne rezydencje im postawić, czy też po prostu te podstawowe. Podstawowe tak zwane living quarters, tyle. Miejsca do życia i mieszkania. Dobra, zróbmy sobie tą energię. Gdzie jest ten trzeci ziomek z tej ekipy? Jest tu babka i ten typek z baseballem. Gdzie jest ta babka z railway gunem? Dobra, tej ziomalce damy tak, junk jetta na stówę. Teraz gdzie jest ta ziomalka z railway gunem? Tutaj chyba. Jest to ona? Ta, to jest ona, dobra. Ona i ona zwija się w rulona. No, tu nie będzie źle. Szybko odbuduję ten swój zapas jedzenia. Tak jak widać, no dość sporo rozbudowałem ten swój... swoją kryptę. Zaczęło mnie denerwować te najazdy Deathclawów straszliwie. Okej. Okay. Ja mogę mu dać jakąś lepszą broń. Będzie ten baseball. Baseball między 5 a 15. Nie, dobra, niech zostanie z tym baseballem. Teraz tak, to sobie tutaj kampi. Very good, niech ona sobie tam kampi, ci dwaj tutaj, w sumie ten ziomek i ta babka pilnują wejścia. No i jest spoko, za chwilę w sumie można by ich wysłać na kolejną wyprawę. Okej. Okej. Dobra, prąd, level up. Chcę wywalić w kosmos ten ogród, to szczerze mówiąc, że te ogrody są słabe strasznie, ponieważ upgrade kosztuje 3000, a daje tylko plus 2, czyli tyle samo co normalny upgrade w takiej kurcze, w takim dinerze. Też daje plus 2, kosztuje 250, no jest o wiele tańsze, więc nie będę budował ani ogrodów, ani reaktorów. Po prostu jest to nieopłacalne. No za dużo kosztują, a za mało dają. Dobra, jest żywność na plusie cały czas. Woda. Dobra, trzeba Living Quarters wybudować. Postawimy im to Living Quarters tutaj. No i co? Ile będę mógł mieć obywateli? 104, to miodziu. No to czas, kurczę, narodzin nadszedł. Okej. 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 Jak tam? Setka. Okej, nowy pokój odblokowany. Czyli możemy postawić sobie fabrykę Nuka-Coli. Będzie zabawnie. Okej. Okej, no trochę będzie tutaj znowu panianek, że tak powiem, wolnych. Ile mamy obywateli? 104 mieszkańców. Super party. Jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeszcze 8. 8 dzieciaków będzie jeszcze. 8, 10, Jezus Maria. Naklepali tych dzieci. Okej. Okay. Odblokujmy sobie. Endurance. Zacznijmy here's to produce Nuka-Cola. Nuka-Cola, co to daje? Wodę i jedzenie Nuka-Cola? To nie będzie dawało mi tych butelczyn? To będzie coś innego? Ciekawe, co to będzie dawało. Okej, okay, energia, jedzenie. Dobra, tak. Się tak zastanawiam, czy nie subgrade'ować sobie tego dinera. Subgrade'uję, a co? Żeby robił jeszcze więcej jedzenia. Okej, okay, subgrade'owane miodzio. Bang, bang, bang. Bang. No, tak jak widać, krypta już jest naprawdę ozarna. Generuje tonę surowców i bardzo dobrze. Tylko jest dość spore zapotrzebowanie na energię, coś widzę. Trzeba by to pokminić u nowej elektrowni, tak naprawdę. 300 za kamyczka, 300 za kamyczka. I tutaj elektrownię chyba wybudujemy nową. Coś mi się widzi. Dobra, jest żywność. Onki donki. Czy ja chcę tutaj dalej się rozmrażać? Mam setkę obywateli, czy ja potrzebuję większą ilość tych obywateli jeszcze? Właśnie, ile kosztuje mnie ta... 3000. Ta fabryka Nuka-Coli. Okej, okay, tak na marginesie to mam za questa, znaczy za objectiva i jeden landmark do otworzenia. I sobie go otworzymy. Librarian of it. Inteligencja 4, szczęście 1. No fajnie. Ciuchy. Radaway 1, bieda.
Yao Gai Hinde Jung. Legendarny złom, to fajne. 100 kapsów. Bieda. Dweller, o proszę. Handy, coś tam z siła. Fajną ma maskę. To bierzemy. Gdzie jest ten ziomeczek? Przyszedł sobie. Okej, tylko problem jest taki, że nie ma miejsca. Cudownie. Muszę Living Quarters chyba wybudować albo ulepszyć po prostu. Za 500 golda. Dobra, plus 6. Co ten ziomek ma? W sumie nic, ma tylko ciuchy jakieś. To zapraszam. Charyzma 2. Dajmy go tutaj na razie. Okej, woda jest. Level jest. Wszystko się zgadza, kurczę, blade. Nie ja musiał subgrade'ować tylko tego ziomka. To jest 8000, bym mógł produkować lepszą broń. Na razie mam tu same krapiszcze takie podstawowe. Gdzie jest ten ziomuś? Co mu można dać? Nie wiem, ma statystyki. Siła, kurczę. Ile ma? Słaby poziom. Szczęście wysokie, może go wysłać na wyprawę? Tak naprawdę. Coś takiego. O, ma handyman jumpsuit. Zaraz, a gdzie jest ten outfit? Czemu on zniknął? Nie rozumiem, nie jest horror, dobra. Nie chcę łazić w tym na razie, horror fan. Outfit, bang, bang, bang. Mam jumpsuita lepszego, więc damy to temu ziomeczkowi. Bo on tu siedzi jako kucharz tak naprawdę. No i miodziu. Albo może dać komuś na dole. Zaraz. Tym gościom damy normalne ciuchy. Te jumpsuity damy tutaj ziomkom na dole. Jest cała ekipa kucharzy. Ten trochę średnio zadowolony jest ten kucharz. Może... Ten jak zadowolony, 75, ten 14, ten 14, ten 14. Może co oni są biednie zadowoleni? O co come on? Okej, bach, 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 bach. No i wszystko się zgadza, kurczę, blada. Dobra. Mamy to. Mamy to, mamy to. Teraz tylko wypadałoby jakąś babkę, kurczę, która jest wolna. Na przykład tą ziemalkę. Boże, tych surowców tutaj naprawdę tonę już generuje. Teraz dajmy ją tutaj. Tą ziomaleczkę damy tutaj. Okej, poszła do góry, poszła. Fajowo. Jest jakaś babka z brzuchem? Tutaj u góry. Ta ziomalka jakieś ma wyposażenie? Niespecjalnie. Dobra, to dajmy ją tu. Tą z brzuchem damy tu. Okej, jest tutaj już ekipa sześciu? Jest. Ich sześcioro. Czy też ich sześciu? Nie, no sześcioro. Okej. Okay. Jak tam wygląda? Jeszcze pięciu mogę mieć mieszkańców. Ej, co zaraz? Przecież mogę porodzić. Niech się porodzą te dzieci. Jeszcze trzech można zmajstrować. No miodzio. Tylko pytanie teraz, jak będzie z żywnością, bo tyle dzieciaków to naprawdę trzeba będzie mieć dużo żywności, w sumie tylu mieszkańców. Tak naprawdę, okej, jest żywność. Robi się. Ile ma hajsiwka? 700. Dobra, pach, pach. No spoko loko. Nawet, nie, już w ogóle przestałem tak naprawdę raszować cokolwiek, bo doszedłem do wniosku, że to jest no, nieopłacalne. Jak jest fail i mam jakiś najazd takich cholernych skorpionów, no to jest przesada, bo one są upierdliwe strasznie do zabicia. Więc po prostu, no, po co mi to? Już. Na początku gry to jest może dobre, ale teraz już mi to jest niepotrzebne. Teraz tak, gdzie ja mogę wysłać swoją ekipę? Co ja tu potrzebuję? Level 15 plus 6 do damage'u muszą mieć.
The Road to Vote Police. Teraz tak, no dalej będziemy poszukiwać tej Pauli Plumpkin. Tak jak widać, dostaniemy lunchboxa i jakieś, kurczę, legendarne plany. Trzy epickie, whatever. I 300 kapsy jeszcze. Zaraz, jaki tam był poziom? 15 poziom muszą mieścić goście. Ten ziomek ma który poziom? 17. Ta ziomalka ma 15. A ta tutaj w magazynie? 19. Dobra, ci się nadają. Ta trójka może się tam kulać spokojnie. Okej, okay, level up. Level up. Tyle w temacie. Tyle w temacie. Red Road Infestation? A, WTF. Dobra. Dajmy im jakąś broń. Niech ci goście się bronią. A to już po zawodach? Szybko. Okej. Bak, bak. Okej. Teraz tak, kiedy tym ziomkom jeszcze potrzeba temu czasu? Jeszcze ten za 2 godziny wróci, to super. A patrzcie, co ten kolon, ja się nie wiem, czy ja pokazywałem wam, czy nie. Pokazywałem chyba. Jaką ma broń, kurczę, jakąś kawę nie było? Legendarne plany jakieś? Jezus, ile on tego taszczy z sobą. Okej. Okay. Jak tam magazyn wygląda w ogóle? Zapchany po brzegi. 25, a 25 tylko mogę mieć, a nie 30. Mi się wydawało, że kolejne laboratorium budujące steampaki da mi znowu 15 miejsca na kolejne. Na kolejne 15 steampaków, a tutaj tylko 10? Serio? No to muszę upgrade zrobić zaraz. To było upgrade'owane? 1000 close. Nie, no nie były upgrade'owane w ogóle. Nie wiem, czy upgrade tak naprawdę powiększa ilość możliwych steampacków do przechowania. Tak się zastanawiam, może sobie zrobię kolejny ten laboratorium budujące steampaki po to, żeby po prostu mógł móc więcej ich nazbierać. Science Lamp Medlab 600. Gdzie to postawić? Chyba tu. Dobra. Okej, okay. Tam nie będzie nikt produkował na razie. Zbudowałem to tylko po to, żeby mam i tak dwa laboratoria produkujące steampaki. W ogóle jak ja mam ciuchy? A mam ten ciuchy dla bibliotekarki. Można by tam jakąś babkę dać nawet. Jest jakaś babka gdzieś tu wolna? W sumie jest masa dzieciaków, ale to muszą podrastać. Okej, okay, ta już z brzuchem biega. Tutaj też cała ekipa. Co sobie zrobić? Ci już sobie densują, to fajnie. Tu jest żemalka. Tą damy tutaj. Okej, okay, zapraszam. No i to wszystko gra i burcze chyba. Teraz tak naprawdę 400 kapsli, to musiał tylko szyb wybudować kolejne na windę. Okej, okay, elewator. Elewator. Zadowolenie. Trochę mi zadowolenie spadło, nie wiem dlaczego. Znaczy spadło dlatego, że nie było jedzenia, bo mnie kurna te cholerne szpony śmierci pokradły masę jedzenia, więc oni, jak oni nie mają jedzenia, nie mają jakichś surowców, to są średnio zadowoleni przez to. Okej, okay, coś takiego. 400 hajsiwka. To jest już subgrade'owane. Energia, dzień dobry. Woda, dzień dobry. Okej. Okay. Zwiększyło się miejsce na steampaki, jak... Oczywiście. Jak najbardziej. Ale jakim cudem ja mam 16 radawajów? No fajnie, coś się zbugowało. Okej, okay, w ogóle jakie ja mam jeszcze questy do zrobienia? A, czy skutecznie
ugaś 4 pożary, to podziękuję. Co? Czemu nie można? Aha, dobra, bo już to skipowałem raz. Dobra, to podaruję sobie. Nuka Cola mi się przyda. No co innego. Okej, okay, mamy steampack kolejny, 26. Bach, coś takiego. O, ktoś coś znalazł, to ciśniemy. Super duper mart. Enter, panie. Enter. Super duper martu. Wbijamy do Lidla po prostu. Co to za ziom? A to jest ten z shotem. Coś ma ciekawszego tutaj? 4-6. Dobra, niech gania z tym shotem. Zapraszamy. Tylko, że ma 9 steampaków, trochę mało. Okej, okay, mamy tutaj jakichś cholernych Ridersów. Dobra, jeden porobiony, no. Steampack trzeba mu zafundować. No, dajesz, panie. Najlepiej jeszcze z licznikiem. No to jest 3 jeszcze, o Boże. Seriously? No pięknie. I została ostatnia ziomalka w jakimś hałerze na głowie. Nie, to jest kurczę fryzura taka. Bajo! Zobaczymy, czy coś z nich wydrobi tylko. Rękawica, hajs, hajs, hajs. No ładnie, ładnie. 2 steampaki, piękna sprawa. To lecimy tutaj, tak? Może trzeba, muszę go za każdym razem przerzucać. Super duper mart. Okej, okay, na dole czeka na nas boss Riderów. Porobimy go i GG. I do domu prawie. Ło, tu jeszcze nie ma bossa Riderów, to dopiero tutaj będzie. Skubaniutki. Okej, okay, jeden typ porobiony, jeszcze 2 zostało. No świetnie, znowu mi się wydawało, że jest 2 tym razem, a to jest jednak 3. Oni siebie nachodzą na siebie. O, 2,5 do meczu, YOLO! Dajesz. Tak jest. Bajo. Coś tu jest fajnego? Pach, pach, pach. Okay, jakaś szafka. Dostałem pijamę. Pijama porno i lecimy dalej. Ostatni pokój. Jest i boss. O, to taki super boss z trupią czachą. Nie no, w sumie oni zawsze mieli trupie czachy, Boże. Jeszcze jakimi granatami bym mnie naparzał. Granaty na bogato rzeczywiście. Taki damage robią konkretny, że aż sam chciałbym je mieć. Może celownik jakiś? Dziewięć z tym paku. Nie miodzą. No, wykończ ją, chama. Uuu, nice. Jeszcze 2 Nuka Cola dostałem. Potrzebuję antydepresantów. Okej, okay, to spadamy dalej. Na pustkowie. Fajna wyprawa. 340 kapsli, 2 razy Nuka Cola. Pijama i kurcza rękawica. Baseballowa. Tymczasem... Tymczasem, kurczę blade, w krypcie urodziło się dziecko. Okej, okay, no to zbieranie jest całkiem przyjemne, szczerze mówiąc. Tych surowców, jak ma się ich tyle.
Dobra, tak czy siak, tą ekipę można by w końcu wysłać też na jakąś imprezę nową. Ile ja mam steampaków? 28. Fiu, fiu, fiu. Co tu zrobić? Ja chcę wysłać tą ekipę na nową imprezę. The Road to Vault Police. Dobra, można by to zrobić tak naprawdę. Robmy to, team. Job. Voldor. No panie. Voldor. Okej, okay, tato z mega bronią. No i ostatnia ziomalka w magazynie została. Storage room. Okej. Okay. No piękna sprawa tak naprawdę, tylko że są troszkę, ta jest trochę obita. Więc tak, co my im tu damy? Ja myślę, że 25 to max. Steampaków, dobra. 16 radawayów, nie no, bez przesady. Dyszka myślę, że styknie. No i lecimy. Pytanie, czy zaraz mnie nie najadą jakieś cholerne szpony śmierci, bo jakieś tak to dziwnie działa, że jak oni tylko wyruszają, to za chwilę mnie najeżdżają szpony śmierci. A jedzenia dużo nie ma, więc no nie chciałbym, żeby to nastąpiło. Okej, okay, najlepiej wyposażona ekipa rusza do akcji. Tylko coś się zbugowało, czy mi się wydaje? Nie, oni czekają jeszcze na tą ziomalkę. No, dobra. Pytanie, czy tu jakiś szpon śmierci na mnie czeka, czy niespecjalnie. Dobra. Zapraszam tutaj. Wow, nie ma szponów śmierci, nie ma najazdu. Cudownie. Gdzie to zapisać? Nie mam pojęcia. Okej, okay, ja będę kończył ten odcineczek. W następnym zrobimy sobie po prostu tą nową misję. Przyspieszę to za pomocą Nuka-Coli. Ile to będzie mnie kosztowało? Mole Rat. Serio? Kreto szczury? Oh my god. Myślałem, że będę miał święty spokój. Nie, jednak nie. Wpierdzielają prąd. Co za dziady. Gościu w walecznej piżamie. Albo waleczny gościu w piżamie, może tak. No, daj, ziomeczku. Kreto szczury to nie jest taki problem, tylko zżerają mi energię, nie wiem dlaczego. Kreto szczury żywiące się energią. Dobra, porobiony. Dajmy mu steampaka. Level up. Musimy chyba wrzucić tutaj ludzi, że do tego trzeciego laboratorium. Niech tam sobie montują dalej te steampaki. Ile zostało tego krapu? Dwa osobniki jeszcze. No, panie, dajesz, bo one zeżrą tę energię, już nie zżerają energii. Przynajmniej tyle dobrze. Na spokojnie można je wykończyć. Dobra, jest steampak. Ile ich mam? Dwie sztuki, no trochę słabo. No ale ta ekipa musiała tyle wziąć z sobą tych steampaków. No i pięknie, porobione kretoszczury. Broń można zabrać. Pach, bach. Super partia, naprawdę. Super partia. A ja będę kończył ten odcinek. Dzięki wielkie, do zobaczenia w następnym. Na razie, hej!